Hej, hej! Minął prawie miesiąc od mojego tegorocznego wakacyjnego wyjazdu. Osoby, które śledziły moją aktywność w tym czasie, pewnie wiedzą, gdzie wypoczywałem, ponieważ starałem się na bieżąco nagrywać wideoblogi z każdego dnia. Dużo osób pytało, kiedy relacja z wyjazdu, i powiem wam, że do tej pory przygotowywałem tekst, który chciałem przeczytać, w którym wszystko jest ładnie opisane, bez zająknięcia, ale stwierdziłem, że może to być sztuczne i sztywne, więc postanowiłem, że wypiszę sobie punkty, które chcę poruszyć i opowiem o wszystkim spontanicznie, bo mogą temu towarzyszyć po prostu większe emocje. Pamiętacie materiał związany z regatami YouTuberów, które odbyły się w Węgorzewie, w ośrodku Róża Wiatrów? Mówiłem, że tam wrócę i dotrzymałem słowa. To była moja druga wizyta na Mazurach i teraz już wiem, skąd wzięły się słowa Mazury cud natury. Powiem szczerze, że bardzo długo żyłem w przekonaniu, że wakacje najlepiej spędzać za granicą i to był niewybaczalny błąd, bo w Węgorzewie niesamowicie wypoczywam. Jest to dla mnie takie miejsce totalnej beztroski i wyciszenia od zgiełku miasta. Trafiłem również na ładną pogodę, co prawda na początku i na końcu pobytu trochę padało, ale reszta dni była dość słoneczna. Ale może zacznijmy od takiego ogółu. Róża Wiatrów zajmuje się głównie organizowaniem obozów dla młodzieży oraz rejsami na szlaku wielkich jezior mazurskich. Bardziej ambitni i zainteresowani mogą też odbyć szkolenie na sternika. Opcje są dwie. Kurs stacjonarny w ośrodku, albo bardziej ekstremalna opcja, 2 tygodnie na jachcie. Ciekawe, kto by wytrzymał z was. Miałem więc okazję tak przyjrzeć się z bliska, jak to wszystko wygląda i skorzystać z większości atrakcji, które są oferowane dzieciakom. Kemping w ośrodku jest w takim cichym miejscu wśród drzew, a większość osób oczywiście mieszka w namiotach. Na terenie są również domki i prywatne przyczepy. Osobiście spałem w takiej malutkiej przyczepie, idealnej dla 2 osób. Miałem prąd i zasięg LTE, więc było to dla takiego nerda zbawienie. Zastanawiam się, czy dałbym radę wytrzymać 2 tygodnie w takich wojskowych namiotach z pryczami, gdzie spała większość osób. Ale już zaczynam się rozgadywać, a miało być krótko. Wróćmy do atrakcji. Kłady. Już drugi raz miałem okazję się na nie załapać, bo pierwszy był na tych regatach. Jednak tym razem nie tylko po torze, a po okolicznych wzgórzach i lasach. Myślałem zawsze, że jest to coś podobnego do jazdy na motocyklu, ale na motocyklu nigdy nie jeździłem po tak ciężkim terenie. Paintball, którego grywam dość często, nie był dla mnie nowością, ale jeszcze nigdy nie grałem na wyspie. Do wyspy nie było normalnego dostępu, trzeba było się po prostu przeprawić z całym sprzętem przez rzekę. Do tego wykorzystana była pani Asia. Spokojnie, nikt nie ucierpiał, bo tak nazywa się ta różowa barka. Na tej samej wyspie organizowany też jest dla młodzieży dzień przetrwania. Muszą wtedy wykorzystać, co mają pod ręką, żeby zbudować sobie szałas czy tam coś, albo zrobić sobie jedzenie. W samym Węgorzewie istnieje coś takiego jak Muzeum Kultury Ludowej, gdzie też po raz pierwszy miałem okazję ulepić jakieś naczynie z gliny, które później jest wypalane. Powiem szczerze, że trzeba mieć trochę wyobraźni i sprawne palce, więc mnie się nie udało ulepić niczego nadzwyczajnego. Następnym razem, a zapewniam, że taki będzie, spróbuję swoich sił na kole garncarskim. Zawsze mnie interesowało, jak to się lepi, po prostu tak na mokro, jak to wszystko się obraca. O, teraz coś, z czego chyba jestem najbardziej zadowolony i z czego najbardziej się cieszę. Udało mi się spełnić jedno z takich małych, ekstremalnych marzeń. Innym to na przykład jest skok na bungee czy skok ze spadochronem. Zabrałem się z dzieciakami na nurkowanie. Zawsze chciałem tego spróbować w piance i z pełnym sprzętem. Naprawdę super przeżycie, myślałem, że będzie mało widać w zarośniętych mamrach, ale pogoda się udała i można było zaobserwować, jak wygląda dno, wiecie, fauna, flora i takie inne jakieś szczątki. Super rozrywką, która kojarzyła mi się z dzieciństwem, było wodne szaleństwo. Ostatni raz na bananie siedziałem jakieś 10 lat temu. Ja ogólnie nie lubię, jak mi jest zimno, wolę ciepło, więc nie uśmiechało mi się zamoczyć w tej zimnej wodzie, co było oczywiście nieuniknione, więc nagrywałem wszystkich śmiałków z motorówki. Była też możliwość spróbowania swoich sił na takim kole. Bardziej ekstremalna wersja szaleństwa i tego już oczywiście nie mogłem odpuścić. Mimo, że trzymałem się bardzo długo, musiałem skończyć w zimnej wodzie. Odwiedziłem też plażę miejską w Węgorzewie, która zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Bardzo ładnie i czysto. Czasami dzieciaki spędzają tam cały dzień, korzystając z wodnego szaleństwa. Niedaleko Węgorzewa jest też park linowy.
na starej śluzie, którą zbudowali Niemcy, chcąc połączyć jeziora z Bałtykiem. Mam nadzieję, że pamiętacie takie rzeczy z historii. Przeprawić się na nią można na przykład mostem linowym. W samej śluzie jest rozłożone takie wahadło, gdzie można skoczyć, ale na to się nie zdecydowałem, a wróciłem na dół zjeżdżając na Tyrolce. No i będąc na Mazurach, nie mogłem odpuścić szansy popływania na żaglach. Sam nie mam jeszcze patentu, ale za to wypłynął z nami sam mistrz polski youtuberów, komandor Szymon. Wreszcie poczułem wiatr w żaglach, bo na regatach nam go niestety zabrakło, jak pamiętacie. To był dopiero relaks, taki chill totalny, spokojny kurs na mamry, pośród fal i w pełnym słońcu. Później to pełne słońce czuł każdy z nas wieczorem na twarzy. Dzieciaków zazwyczaj nie było cały dzień na kempingu, słuchajcie. Bo zawsze mieli zorganizowane jakieś wycieczki i atrakcje. Ale nawet jak wracali, opiekunowie wymyślali im różne zabawy offline. Pierwszy raz widziałem baloniadę. Zabawa, w której trzeba wystrzelić ręcznikiem balon na przeciwną stronę, poza siatkę, tak żeby dotknął ziemi i pękł. Dzieciaki to po prostu miały masę frajdy, nawet jak było zimno. Dwa razy w trakcie mojego pobytu ktoś miał urodziny. Z tej okazji rozstawiano się z taką maszyną i kręcono watę cukrową dla wszystkich, słuchajcie, ale dla solenizanta oczywiście największą i uważam to za naprawdę mega sympatyczną rzecz. Miałem również okazję przyjrzeć się czemuś w rodzaju mam talent i to z bliska, bo wzięto mnie na jury. Byłem chyba takim dobrym Duszkiem czy Beatą Tyszkiewicz, bo zawsze starałem się dawać najwyższe oceny, później by mnie ktoś jeszcze znalazł w mojej przyczepie czy coś. Muszę jeszcze wspomnieć, że na tym wyjeździe nie było mi dane zrzucić kilka kilogramów, a myślałem, że tak faktycznie będzie, skoro nie siedziałem przed komputerem, a aktywnie spędzałem praktycznie cały czas. Niestety jedzenie na stołówce zawsze mi tak smakowało, że wychodziłem zawsze ostatni z pełnym brzuchem. A i w tym miejscu, na specjalną prośbę szefa kuchni, Tomasza, chciałbym pozdrowić jego córkę Klaudię. Osobiście chciałbym też podziękować wszystkim uczestnikom obozu, z którymi miałem okazję porozmawiać, oraz organizatorom za super sympatyczną atmosferę i pokazanie, jak się bawi róża wiatrów. Mam nadzieję, że było krótko, zwięźle i na temat. Jeżeli się Wam podobało, zostawcie łapę i komentarz pod filmem. A my widzimy się następnym razem. Trzymajcie się, do zobaczenia.